dobra, patrzcie co Krisek wykombinował. Super zestaw. Zaraz sobie odbierzemy. A tu ej, chuje dach. O, danke wel. En noch cola, ja? Ja, super, danke wel, werkse. Patrzcie co mamy, mamy kolkę. I mamy nasz zestawik. Zaraz będziemy go obczajać, jedziemy na parking. Dobra, siemanko, siemanko, zapraszam na szybki test fast fooda. A dzisiaj przygotowaliśmy fajny zestawik, zaraz wam o nim opowiem. Zdecydowałem, że dzisiaj o tym nagram, bo mnie to bardzo ciekawiło. A co dokładnie? Zainstalowałem sobie apkę McDonalda i zbieram na niej punkty. Na apce są bonusowe kanapki po innych cenach niż w oryginale. I dziś na ruszt weźmiemy double cheeseburgera plus quarter pondera na promocji i będziemy je testować. Skupimy się na tym, żeby kanapki, jaki mają skład i czy są ciepłe. Znaczy jaką mają temperaturę, o to chodzi dokładnie. Dobra, pokażę wam rachunek, co sobie zamówiłem i teraz tak. Na apce był quarter ponder za 3,75. Do tego na apce double cheeseburger za 2,75 i jedna cola mała za 2,45. I teraz tak, quarter ponder był za 4,35, a zapłaciłem za niego 3,75. Double cheeseburger był za 2,75 na apce i zapłaciłem za niego 2,75 i kola, która kosztuje 2,45, dostałem za 200 punktów, które przedtem uzbierałem, więc za taki zestaw quarter ponder plus double cheeseburger i kola zapłaciłem 6,50. Dobra, jest rachunek, rachunku nie potrzebujemy, znamy schemat. Czary mary, fokus, fokus. Co będzie pierwsze? Pierwsze będzie double cheeseburger. Double cheeseburger z lewej. A drugie będzie quarter ponder, czyli nasz ćwierć funciak. Przywitamy się z quarter ponderem. Dzień dobry, quarter ponderze. Dobra, to sobie odłożymy. Testujemy najpierw coli, zaschło. Zimniuteńka. Dobra. Co pierwsze? Sprawdzamy temperaturę double cheeseburgera. Pamiętacie w pierwszym odcinku na teście hamburgera, cheeseburgera, czyli chickena? Hamburger był zimny. Dlatego stwierdziłem, że wolę cheeseburgery, bo zawsze ser trzeba dostać. Teraz jest wielki test double cheeseburgera. On wygląda sobie tak. Czyli ma podwójne mięsko. Dwa plastry sera. No i konstrukcja taka jak hamburger. Dobra, wielki test. Powiem wam, że jest ok. Jest nawet lepiej niż ok. Jest dobry. Smakuje mi, ciepły. Cerek się roztopił. I robi robotę to podwójne mięsko. Naprawdę. Dobra, jeszcze jeden gryzek. Odłóżmy go sobie. Także jeżeli macie do wyboru cheeseburgera, a double cheeseburgera, polecam double cheeseburgera. Popiję sobie. A teraz sprawdzimy sobie ćwierć funciaka. Kiedyś lubiłem tą kanapkę i jadłem ją zamiast Big Maców. A teraz mamy ćwierć funciaka. Ćwierć funciak wygląda około tak. Podobny jest do double cheeseburgera, no ale ćwierć funta mięsa robi też swoją robotę. Bierzemy dwa próbne gryzy i sprawdzamy, wydajemy opinię, który jest lepszy. Zrobię potem zdjęcie na relację, wybierzecie, czy double cheeseburger, czy quarter ponder, wyznać waszą opinię. Dobra, nie przedłużam. Dobre. Też dobre.
Tak to wygląda. Powiem Wam, że te kanapki są do siebie podobne. Cena się różni, bo Quarter Pounder jest o euro droższy na aplikacji niż cheeseburger. Jeszcze sprawdzimy go tutaj. O, patrzcie jak on wygląda. Mniej więcej tak. Jakbym miał do wyboru, wziąłbym Quarter Poundera. Także odkładamy to, napijemy się, zjem sobie to wszystko, póki jeszcze jest ciepłe. I zapraszam na mój kanał, oglądajcie relacje, będzie dużo nagrywek. W sobotę poświęcimy cały dzień na nagrywki, żeby były na cały tydzień. Ogólnie to będzie bardzo dużo filmów. Chcę, żeby filmy dotarły do jak największej liczby osób, żeby wyświetlalność była jak największa. Także subskrybujcie kanał, poproszę więcej komentarzy i dużo lajków. Jak macie jakieś pomysły, gdzie podjechać, coś zrobić, dajcie znać, napiszcie, na pewno odpowiem. Także życzę wszystkim smacznego i trzymajcie się. Elo, pozdrowionka.